Kwestia wydawania zezwoleń, warunki sprzedaży i konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim lub osobom pełnoletnim, ale znajdującym się pod wpływem alkoholu. W celu zniwelowania takich ewentualnych sytuacji zorganizowano spotkanie w Urzędzie Miasta, między innymi z przedsiębiorcami. To jest takie pierwsze spotkanie, to nie tylko z kupcami, ale z przedstawicielami policji, z Komisją Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i też oczywiście z kupcami. Chcemy stworzyć taki program, który powie stop sprzedaży nieletnim i stop sprzedaży osobom w stanie nietrzeźwym. Przedstawiciele policji omówili szereg konsekwencji, jakie niesie spożywanie alkoholu. Chodzi nie tylko o konsekwencje prawne, ale również społeczne. Osoby pijane stwarzają zagrożenie, są często agresywne, mogą dopuszczać się różnego rodzaju przestępstw. Osoby, które sprzedają alkohol nieletnim lub nietrzeźwym, przyczyniają się zatem do stwarzania zagrożeń.